Ciepłe święta. W świetle jaśniejącego nad nami księżyca docieramy w miejsce tak ciepłe, że aż mam ochotę zdjąć getry. To miasto, ale nie ma w nim wieżowców. Wokół widać same wieże i kopuły. Zatrzymujemy się na tarasie, podczas gdy pomagam świętemu Mikołajowi zdjąć prezenty, sań, nagle pojawia się przy nas włochaty zwierzaczek, który łapie jedną z paczek i zaczyna z nią zmykać. Hej, oddawaj to! Nie możesz pozbawić dziecka podarunku, wołam rozgniewany. Wtykam dłoń do kieszeni i czuję w niej jakiś przedmiot. To cukierek. Oto rozwiązanie mojego problemu. Wyciągam słodycz i pokazuję go futrzanej kuleczce, wołając: oddaj mi prezent, a dam ci to. Stworzonko podchodzi, chwyta cukierka i nawet nie zdejmując z niego papierka, połyka go z głośnym mniam. Mam nadzieję, że nie rozboli go brzuch, myślę, gdy ruszamy w dalszą podróż. W drodze do domu. Świetna robota, chwali mnie święty Mikołaj. A teraz wracamy do domu. Już dostrzegam na horyzoncie wieś. Widok znajomej okolicy budzi we mnie radość, chociaż nigdy nie zapomnę tej przygody ze świętym Mikołajem. Renifery zaczynają zniżać lot, kierując się w stronę brrr. Dotykając ziemi, sanie podskakują tak wysoko, że wypada z nich jak piłka, lądując głową w zaspie. Na szczęście święty Mikołaj łapie mnie za stopy i wyciąga ze śniegu, pękając ze śmiechu. Renifery też się śmieją, tyle że po reniferowemu. Gnaw, gnaw, gnaw. W domu pomagam świętemu Mikołajowi zdjąć prawy but. Chyba utknął. Pewnie z powodu, o którym mało kto wie, bo jego prawa stopa jest większa od lewej. I ciągnę, ciągnę, aż wreszcie but zeskakuje, zaś ja wybijam fikołka do tyłu. Pozostałe elfy przychodzą sprawdzić, co się dzieje. A Tim wskazuje na mnie i mówi: zabawny klaun. W porze kolacji wszyscy siadamy przy długim stole, uginającym się od pyszności. Są na nim kacze jajka w żołędzionezie, pieczone szyszki w sosie malinowym, smażone igły sosnowe, deser z mleka jaka, szwajcarskie ciasto czekoladowe. Spoglądam na moich nowych przyjaciół i świętego Mikołaja, myśląc: moi koledzy z klasy nie kłamali. To wszystko prawda. Całe szczęście. Podejdź, prosi mnie święty Mikołaj, siedzący pod rozświetloną choinką. Wręcza mi prezent. To dla ciebie. Prezent dla mnie? Naprawdę? Pytam ogromnie podekscytowany. Otwórz go, odpowiada. Wow, to miecz świetlny i odznaka pomocnika. Krzyczę, podskakując jak szalony króliczek. Nie chcę stracić tak wspaniałego asystenta, wyjaśnia święty Mikołaj. Wreszcie znalazłem dla siebie idealną rodzinę. I wiecie co? Może i jestem małym rozrabiaką, ale czy jesteście pewni, że dostalibyście wszystkie swoje prezenty beze mnie? Świetnego pomocnika świętego Mikołaja?